Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Trudny temat, weź to na warsztat. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała to dzisiejsze spotkanie. Trudny temat, krok po kroku, to temat dzisiejszego spotkania, którego prowadzącą jest pani Malina Baranowska-Janusz. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo z niego korzystają. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja bardzo proszę o sygnał i wtedy postaram się szybko pomóc. I nie pozostaje nic innego. Życzę owocnego spotkania i przekazuję głos Malinie. Dzięki, Daria. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzień dobry wszystkim. To ja tak wyglądam. Bardzo mi miło, że tak licznie wszyscy dotarli na nasze spotkanie. To spotkanie ma taką formę, ponieważ projekt Trudny temat, weź to na warsztat, wchodzi w swoją drugą fazę, to jest drugi jego etap. W pierwszym mieliśmy więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej działań, ale w tym wykorzystujemy wszystkie doświadczenia z zeszłej edycji. Mamy mniej trochę czasu i dlatego używamy też takiej formuły, żeby się z wszystkimi zobaczyć. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Właśnie oglądam z Helu. Chciałam poprosić o taką pierwszą rzecz, bo już się tutaj bardzo fajnie witamy, żeby każdy napisał właśnie, gdzie jest. Może niekoniecznie skąd jest, bo może jest w jakimś innym miejscu, ale jakie mamy szkoły, skąd jesteście, skąd oglądacie? Kraków, cześć Kraków, cześć Police, koło Szczecina, och, daleko, Warmińska Wieś, Kędzierzyn-Koźle, cudownie, szkolenie w Helu, mieszkam w Zabrzu, o, cześć Beata, Zabrze, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, cudownie, Luboń, Wrocław, Kłobuck, Będzin, Pszczyna jest z nami, super, super, a ja Was pozdrawiam z Warszawy, z mojej sypialni. Niewykluczone, że któreś z moich dzieci za chwilę do nas dołączy, ale miejmy nadzieję, że nie. Tak więc, Nowy Grodzicz, tak, dobrze czytam, dobra, jeszcze jest Kłania, Wołszczyn, oj, Poczesna, och, cześć Michał, cześć Poczesna, Kalisz, cudownie, Mińsk Mazowiecki, Mokotów, och, cudownie, cała Polska, jesteście z całej Polski, świetnie. Witam bardzo serdecznie Was w programie przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że się tak licznie zgłosiliście wszyscy, ponieważ wiem, że jest reforma, że są zmiany, że jest inaczej, że trzeba do tych zmian trochę przywyknąć. Rozmawiam z wieloma osobami, które pracują w szkołach, wiem, że naprawdę sytuacja jest bardzo płynna, więc tym bardziej się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że chcieliście poświęcić czas na to, żeby z młodzieżą w szkole poruszać trudne tematy. Trochę opowiem o projekcie i o tym, co się zadziało w poprzedniej edycji, a potem trochę powiem o, znaczy głównym moim zadaniem dzisiaj będzie powiedzenie krok po kroku, co nas czeka przez najbliższe parę miesięcy. Więc trudny temat, weź to na warsztat. Jest to polska edycja projektu Embracing Controversy. Jest to projekt, który dzieje się jednocześnie w Belgii, we Francji, w Hiszpanii i właśnie w Polsce. On jest powstał z inicjatywy Fundacji Evans. Jest to taka fundacja, która mieści się w Belgii i oni są finansowani z pieniędzy rodzinnych, rodziny Evans. To są Żydzi polskiego pochodzenia, którzy postanowili przekazywać pieniądze na jakieś dobre cele edukacyjne, żeby w Europie takie rzeczy, które się zadziały w drugiej wojnie światowej, się już nie powtórzyły, więc mam takie wrażenie, że jesteśmy w dobrym miejscu, że ten projekt, właśnie trudny temat wyjścia na barca, bardzo się w to wpisuje. Tak jak powiedziałam, już jest to druga edycja, więc wiele rzeczy już zostało wypracowanych, wiele rzeczy się już zadziało, wiele doświadczeń za mną, za szkołami, za naszą organizacją, która ten projekt organizuje. Dlatego zacznę od takiej przyjemnej części, czyli zacznę od filmu. Może część go osób zna, ale nadal uważam, że jest bardzo przyjemny, więc obejrzymy sobie film o naszym projekcie. To będzie naprawdę króciutko.
Zapraszam. Niektóre tematy są naprawdę potwornie trudne, tak jak te, które tu chyłkiem przebiegają. Takie tematy potwory czyhają na nas również w szkole. Jak sobie z nimi poradzić? Przedstawiamy Wam ogólnopolski projekt Trudny temat, weź to na warsztat. Opowiemy Wam krótko, jak działamy i w jaki sposób pomagamy radzić sobie z trudnymi tematami w szkole. Często, kiedy trudno nam o czymś mówić, zaczynamy udawać, że temat nie istnieje. Tak dzieje się również w szkołach. Żeby problem nie straszył, upychamy go do szafy, nie rozmawiamy o nim, nie próbujemy stawić mu czoła. Niestety to, że go nie widać, nie znaczy, że nie istnieje. Jak rozmawiać o trudnych tematach? Weźcie je z nami na warsztat. Do projektu zaprosiliśmy 30 szkół, w każdej z nich powstanie zespół uczniów, a nad ich działaniem czuwać będzie opiekun. Jak będą pracować grupy? Skorzystają z narzędzi, które przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją Generator, Fundacją Komunikacji Społecznej, Strefą Wolnosłowa, Drama Way i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. A są to edukacja filmowa, kampanie społeczne, okrągły stół, teatr forum oraz warsztaty Corsów. Pokażemy Wam, jak działa każde z zaproponowanych przez nas narzędzi. Zapewnimy Wam również scenariusze, w których pokażemy, jak wykorzystać każde z nich w szkole. To Wy wybierzecie trudny temat, który chcecie wypuścić z szafy i z którym chcecie się zmierzyć. A my pomożemy Wam dobrać odpowiednie narzędzie i przeprowadzimy w Waszych szkołach warsztaty. A wszystko po to, by odpowiednio przygotować Was na konfrontację z Waszym potworem. Na koniec oddamy inicjatywę w Wasze ręce i zaprosimy Was do zorganizowania w szkole wydarzenia z wykorzystaniem tego, czego nauczyliście się w projekcie. Proste, prawda? Czy dzięki temu trudne tematy znikną na zawsze? Nie, ale na pewno łatwiej będzie Wam o nich rozmawiać. Wspólnie stworzymy w szkole przestrzeń do rozmowy. Dzięki temu może trudne tematy przestaną być takie straszne. Na koniec wszystko, co wypracowaliśmy, Wasze doświadczenia, wnioski, rekomendacje, wydamy w formie publikacji, tak żeby inne szkoły mogły się od Was nauczyć, jak wziąć na warsztat potwora, czyli trudny temat w szkole. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, jego inicjatorem jest Fundacja Evans. To był taki filmik, który przedstawiał i trochę miał zachęcać też do zgłaszania się do pierwszej edycji, czyli do tych 30 szkół, które wzięły udział w warsztatach i już teraz one są po działaniach w szkole. Ja trochę opowiem więcej teraz o tym, co to są za metody i jak pracowaliśmy. Więc tak jak było w tym filmiku, myśmy wybrali, tak, że tak powiem, zdecydowaliśmy tak w trakcie realizacji projektu, że zaprosimy do współpracy 5 organizacji, które będą reprezentować każdą z tych metod. Szczerze mówiąc, powiem szczerze, że zastanawialiśmy się też nad innymi, bo to nie są jedyne metody, na których można używać przy rozmawianiu przy trudnych tematach. To pewnie dobrze wiecie, bo pracujecie pewnie w szkołach i z młodzieżą, wiecie, że takich metod jest więcej. Myśmy postawili akurat na takich 5, bo mieliśmy wrażenie, że to może być też coś ciekawego. Dwie z nich były dla nas zupełnie nowe. Więc pierwszą z nich była edukacja filmowa. Zaprosiliśmy do współpracy Fundację Generator. Drugą metodą była kampania społeczna, w którą mieliśmy najwięcej doświadczenia, ponieważ nasz poprzedni projekt Nienawiść jestem przeciw opierał się na tym właśnie, że młodzież robiła kampanie społeczne, więc wiedzieliśmy, że to na pewno jest taka metoda, która będzie tak zwany chodzi w szkole, działa, a młodzież też ją bardzo lubi. I tu następuje jeszcze Teatr Forum, który też jest taką metodą, która była nam znana. Zaprosiliśmy do współpracy Fundację Drama Way, która się w ogóle pracą z dramą zajmuje, a tutaj Teatr Forum w takiej bardzo konkretnej formule, teatr do rozmawiania właśnie o trudnych tematach. I dwie nowości, które się pojawiły dla nas i też, nie wiem, z tego co wiem, to tych metod w szkole wcześniej nie było w Polsce. To jest taka metoda stołu powszechnego, którą zajmuje się Fundacja Strefa Wolnosłowa, która współpracuje z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Tak, nie jest przypadkowa ta nazwa, stół powszechny od Teatru Powszechnego. I to jest taka formuła bardzo otwarta, polegająca na improwizacji,
na tym, że ludzie przychodzą z własną historią i one, i tą historię się wykorzystuje i działa się na bieżąco, tworzy się jakiś projekt artystyczny. To brzmi enigmatycznie i też muszę powiedzieć, że rzeczywiście dla naszych uczestników mam takie wrażenie, że też było enigmatyczne, ale bardzo fajnie się sprawdziło w trakcie warsztatów, jak przyjechali eksperci, ekspertki do szkół prowadzić warsztaty tą metodą. No i kolejną rzeczą, która zupełnie nowa, która jakby inicjatorem jej sprowadzenia do Polski była właśnie Fundacja EWAS, to były warsztaty CoResolve, to jest takie narzędzie wywodzące się z takiej metody głębokiej demokracji. Polega po prostu na debacie, czy na takim wymianie argumentów i ona nam się te rzeczy się bardzo, bardzo sprawdziła. O niej będzie więcej, kiedy się spotkamy na drugim webinarium. I o każdej z tych metod będzie więcej, kiedy się spotkamy na drugim webinarium, gdzie nauczyciele z pierwszej edycji będą opowiadali, nauczyciele i nauczycielki, o tym, jak się z każdą z tych metod pracowało, co z niej wzięli, jakie były mocne i słabe strony tych metod. Więc mieliśmy 30 szkół, 5 metod, jak matematyka nie chce pokazywać inaczej. Każda, było 6 szkół, które jakby pracowało daną metodą i które jakby potem sprawozdawały się ze swoich, znaczy z relacji tego, co się działo w szkołach. Najpierw jednak poprosiłam wszystkie szkoły uczestników, żeby wybrali temat. I o tym teraz będę, zaraz też będę mówić więcej, jak to zrobić, ale to szybko przejdę. To są takie tematy, które, to może powiększę, tu niestety mam jakieś słabej jakości zdjęcia, ale powiększę, żeby to było widać. To są tematy, które wybrały te 30 szkół i które były opracowywane właśnie w pierwszej edycji. Ja zebrałam je w takie grupy, ponieważ było tych tematów dużo. Pierwszym tematem to była przemoc, najczęściej się pojawiała. Przemoc fizyczna, ale też słowna, czyli mowa nienawiści, cyberprzemoc, agresja rówieśnicza, czy reagowanie na przemoc, bullying. To takie hasła, które się pojawiały w tematach tych 30 szkół. Kolejnym ważnym tematem, który się pojawił, to są relacje. Relacje rówieśnicze, w ogóle międzyludzkie, między uczniami i nauczycielami, między uczniami a rodzicami, no i z samym sobą. To też był taki temat, który się pojawiał. Kolejnym bardzo ważnym tematem, też mi jakoś bliskim, było wykluczenie. I o tym, jak w szkole rozmawiać o izolacji, o byciu innym, o braku akceptacji różnorodności, no i po prostu odrzuceniu przez grupę. Kolejnym tematem było dojrzewanie, brak akceptacji samego siebie, kompleksy, brak wiary w siebie, trudne emocje pojawiające się w tym okresie dojrzewania, uzależnienia, to kolejny nasz temat, temat narkotyków, gier komputerowych i elektroniki i temat języka mediów czy poprawność języka. To takie dwa silne bardzo projekty dotyczące języka. Muszę też powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ te tematy też ewoluowały w trakcie. Było tak, że młodzież wybierała któryś z tych tematów, czy klasa, czy grupa razem z nauczycielem, a potem one się często w trakcie zmieniały, bo okazywało się, że nawet jakiś temat nagle się pojawia i jest bardziej palący. Tak czy siak, takie były właśnie tematy. Dzień dobry, pozdrawiam z Zelowa, ja też pozdrawiam z Warszawy. Tak muszę się rozdwajać, czasem patrzeć na okienko czatu, zapominam o tym. Jak to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to tak, że jak szkoły wybrały temat, dobraliśmy do nich metodę. Staraliśmy się, żeby też to było wszystko w konsultacji z tymi 5 organizacjami, które z nami pracowały. Staraliśmy się, żeby te metody właśnie były dopasowane też wiekowo, bo niektórzy trenerzy od razu mówili, że nie mają doświadczenia z pracą z młodszymi dziećmi, na przykład w Teatrze Forum, że to jest forma bardzo wymagająca, więc lepiej, żeby to były klasy starsze. Potem okazało się, że niekoniecznie. Że tutaj właśnie było bardzo z tym różnie, ale właśnie przy konsultacji z trenerami, z ekspertami z tych wszystkich organizacji połączyliśmy tematy z metodami i odbyły się warsztaty w szkołach. Po warsztatach w szkołach, staram się to zrobić później, znaczy nie później, tylko szybciej, żeby nie zanudzać,
Odbyły się działania. To były bardzo różne działania i to też pewnie będę zaraz o tym mówić, omawiając krok po kroku, co nas czeka. Tu była bardzo duża dowolność i te rzeczywiście działania były bardzo, bardzo różne. Od takich działań typu warsztaty dla paru klas, albo po stworzenie ulotek, rozrzucenie czy rozdanie ich po szkole, stworzenie plakatu, po wielkie pikniki, happeningi, akcje, które skończyły się u władz miasta z rzecznikiem praw dziecka, po wielkich wystawach w szkole, po projekcjach filmów, po debatach ogólnoszkolnych, więc jakby zasięg i skala była bardzo, bardzo różna, ale tutaj też ja specjalnie o tym jakby mówiłam wszystkim uczestnikom, że to jest właśnie coś, co w tym projekcie sami muszą wybrać i zdecydować, na jaką skalę chcą zrobić to przedsięwzięcie, do kogo dotrzeć, bo wiem, że czasem, jeżeli się wybierze naprawdę trudny temat, to na przykład lepiej szkoły wybierały same, że nie mają takiej odwagi wychodzić z nimi do wszystkich, że pójdą do paru klas, zrobić warsztaty, porozmawiać o tym i to już jest, to dla nas było już takie działanie, które robiło jakąś zmianę, że ten temat w ogóle w szkole się pojawiał. To wszystko, te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, czyli te wszystkie pięć metod, które się pojawiały w tym projekcie, się pojawiają. Te wszystkie działania, czy nie wszystkie, ale większość działań i relacji z takimi komentarzami nauczycieli prowadzących, a czasem też uczniów, znajdują się w publikacji. Publikacja będzie lada chwila, jest właśnie już po ostatecznej korekcie, więc za sekundę, mam nadzieję, że to będzie jutro albo pojutrze, będzie dostępna na stronie. I wszystkie przede wszystkim opis metod i scenariusze zajęć są w tej publikacji, ale też są na stronie. Więc jeżeli już ktoś nie może wytrzymać i chce poczytać o tych metodach, to polecam zajrzenie na naszą stronę w zakładce materiały i tam właśnie będą te wszystkie scenariusze i teksty. O, tu wklejam w międzyczasie. Jak się zawieszam, to znaczy, że próbuję zrobić dwie rzeczy naraz. Nie jestem taka sprytna, żeby dwie rzeczy naraz umieć robić bez zawieszania się. Tak. O nie, przerywa. To niedobrze, że przerywa. U mnie jest dobrze wszystko, więc mam nadzieję, że to tylko u niektórych. No dobrze, więc przechodzę do kluczowej, że tak powiem, sprawy w naszej drugiej edycji, krok po kroku. Będę niestety dosyć dużo gadać i może to będzie żmudne, ale jeżeli są pytania, to śmiało proszę za je zadawać. Będę się starać na bieżąco na wszystkie odpowiadać. Też po każdym slajdzie postaram się zrobić właśnie taki czas na pytania. Zaczynamy drugą edycję. Druga edycja jest zdecydowanie krótsza i ma mniej do zaoferowania takich rzeczy warsztatowych, ale ma bardzo dużo do zaoferowania za to bardzo dobrych materiałów, które już naprawdę są jakby sprawdzone. To jest tak, że nie puszczamy was tu w maliny i nie dajemy do próbowania czegoś, co w ogóle nie wiemy jak działa. Wiemy jak to działa, mamy naprawdę w tym jakieś, no nawet myślę, że mamy duże doświadczenie właśnie z pracy ze szkołami, które dawały nam informacje zwrotne, więc to jest taki plus. A jeszcze wracam, przepraszam, wracam do tego kolejnego slajdu. Czyli działamy teraz właściwie już od października do końca listopada, czyli mamy dwa pełne miesiące i głównym działaniem będzie akcja szkolna dotycząca trudnego tematu. Jak się do niej przygotować, do tej akcji? Więc najpierw, krok pierwszy, zebranie grupy i zaplanowanie działań. To jest akcja, w której wy, nauczyciele, nauczycielki, jesteście bardzo ważnymi osobami, ale jakby sensem tego projektu i sensem tej akcji jest to, żeby włączyć i zaangażować w nią uczniów i żeby temat, który wybierzecie,
I to, co zrobicie, jakby było we współpracy z uczniami. Tak było w pierwszej edycji i tak jest teraz. I to ma być taka akcja, która rzeczywiście będzie odpowiadać na to, czego uczniowie by oczekiwali, jakie mają potrzeby, o czym rozmawiać w szkole. Więc pierwszym krokiem będzie zebranie grupy. Może to być twoja klasa wychowawcza, może być to kółko zainteresowań, może być to po prostu spotkanie paru osób z różnych klas i zorganizowanie jako projektu, chciałam powiedzieć gimnazjalnego, ale może nie wiem teraz, pewnie jest gimnazjalny nadal w tych wygaszanych klasach. Z tego co wiem, czytaliśmy podstawę programową i tam zarządzenia, wiem, że taki projekt w późniejszych klasach podstawówki też ma być, więc może to być tak, ten projekt może być potraktowany jako właśnie taki szkolny projekt z uczniami. Więc zbierz grupę, przedstaw im cel projektu. Celem projektu jest omówienie czy wprowadzenie do szkoły jakiegoś tematu, który według Was, według uczniów nie istnieje z jakichś powodów, bo jest trudny. I według Was i według uczniów warto o nim porozmawiać. Taki temat, który nie, może jest związany z tym, co właśnie dzieje się w szkole. Bardzo może być związany z tym, co dzieje się na świecie, w Waszym mieście, w Polsce. A może być takim problemem, który od dawna zawsze był. Tak? Okazuje się, że nie wiem, zawsze w waszej szkole uczniowie na korytarzu gdzieś słychać, że o tym rozmawiają, nigdy nie ma przestrzeni i czasu na to, żeby zeksplorować ten temat, naprawdę się dowiedzieć, albo nie wiem, poczytać, obejrzeć właśnie o tym film i jakoś ten temat wyciągnąć z tak zwanej przysłowiowej szafy. Też namawiam do tego, żeby pokazać ten film, bo tam właśnie ten cel jest trochę pokazany na podstawie potworów, trochę takiego właśnie zmiękczenia go, żeby też się go nie przestraszyć. Bardzo namawiam do tego, żeby być rozważnym, w takim sensie, żeby nie porywać się z motyką na słońce, czyli żeby zrobić prezentacja będzie dostępna, tak, prezentacja będzie dostępna, żeby dobrać taki temat, który udźwigniecie. Tematów teraz, takich, na których można się bardzo łatwo, że tak powiem, wysypać, jest bardzo dużo. Dużo jest polaryzacji, wiemy to i w szkole, i w naszym kraju, niestety. Więc zachęcam do takiej rozwagi, też do popatrzenia, co naprawdę my udźwigniemy, co uczniowie udźwigną. Wiem, że mam nadzieję, że. Nie, no nie będę o tym mówić, ale będę mówić tylko o tym, że rzeczywiście były takie sytuacje w pierwszej edycji, że właśnie nauczyciel zdecydował, że nie, to nie jest temat, który chcę pociągnąć, idziemy w inny temat, ponieważ nie wiadomo właśnie, co się zadzieje, tak? Szczególnie tutaj jest ważne też to, jakich mamy sojuszników, czy dyrektor, dyrektorka jakby popiera nasze działania. To trzeba rozważyć, że tak powiem, w swoim sercu, w zaciszu domowego ogniska, jaki temat jakby jest dla Was bardzo ważny, ale żeby go rzeczywiście realnie udźwignąć, ponieważ nie robimy tego projektu po to, żeby Was narażać na cokolwiek albo wsadzić na jakąś minę. Chodzi o to, żeby rzeczywiście to było fajne działanie, które otworzy uczniów, otworzy może radę pedagogiczną, otworzy w ogóle społeczność lokalną na rozmawianie na jakiś temat, który gdzieś wisi. Kolejnym żmudnym, ale ważnym punktem jest punkt czwarty: ustalcie harmonogram działań. Tu napisałam, macie tylko 2 miesiące i rzeczywiście to są 2 miesiące, to nie jest mało, więc znaczy to nie jest dużo. Więc moim zdaniem bardzo kluczowe by było w ustalaniu harmonogramu to, żeby od razu ustalić datę, realną datę, w której możecie zrobić tą szkolną akcję. Bo najważniejszym działaniem w tym projekcie będzie szkolna akcja, czyli taki dzień, kiedy poświęcacie temu tematowi. Piąty punkt, rozdzielcie rolę, zastanówcie się nad sojusznikami, właśnie czy to są inne klasy, inni wychowawcy, że nie wiem, możecie iść do burmistrza, do domu kultury, możecie porozmawiać z lokalną prasą, macie w swoim regionie, nie wiem, żywą bibliotekę, możecie z nimi pogadać, inne organizacje, które działają w temacie, który wybierzecie, to jest bardzo, bardzo ważne i żeby wiedzieć, że takie osoby są. I kolejnym krokiem będzie wybranie tematu. Wiem, że to jest taka rzecz, która nie jest prosta i ja też nie podaję tutaj żadnej takiej bardzo konkretnej metody, ani diagnozy, ani tego, jak to zrobić, bo mam takie wrażenie, że to wy najlepiej wiecie, z jaką grupą pracujecie, czego oni potrzebują,
Jak to zrobić? Namawiam do tego, znaczy nie namawiam, tylko wypisałam te rzeczy, które się pojawiły w pierwszej edycji i które się sprawdziły. Jedna z nich jest bardzo prosta, to jest po prostu ankieta. Zrobienie ankiety na jednej ze stron, które działają. My korzystamy z takiej strony z ankietami, która się nazywa Profitest. Tu wklejam ją do czatu, ale też jak dostaniecie tę prezentację, to te podkreśniki to są jakby linki, które Was przekierują. Kolejna to jest taka właśnie do mini ankiet, nazywa się mini ankieta, po prostu można zadać trzy pytania, który temat, czy nawet dwa, który temat uważasz za ważny w szkole. Uczniowie, umówmy się, naprawdę są zelektronizowani, więc będą wiedzieli, jak to zrobić. Kolejną rzeczą, która bardzo się sprawdza w różnych naszych projektach, to jest tak zwany Padlet. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście. Ja tutaj zrobię taki mały triczek, który mam nadzieję, że mi się uda. Czyli pokażę Wam, jak to wygląda. Mi się będzie łączyć. Pełen ekran. O, i to jest taki Padlet, który stworzyła jedna z nauczycielek w naszym, o tu nawet widać, Wioletta Rafałowicz, stworzyła jedna z nauczycielek w poprzednim projekcie. Ona po prostu tworzy taką stronę i anonimowo uczniowie mogą wejść sobie na tą stronę i wypisać różne rzeczy, które według nich takim trudnym tematem są ważne. Przy naszych rozmowach, przy pierwszej edycji, jeżeli chodzi o wybór tematu, dużo rozmawialiśmy o tym, że dla uczniów jedno jest tak, że są jacyś liderzy w klasie, jest jakaś grupa tak zwana większościowa, która niekoniecznie jest większa liczbą, ale no ma jakąś, sprawuje jakąś władzę, ma monopol naprawdę. I często właśnie te tematy są związane też z tym, jak ta grupa mniejszościowa sobie z tym radzi, albo że w ogóle nie może dojść do głosu. Więc żeby wybrać też tą metodę w taki sposób, żeby te głosy tak zwane mniejszościowe też zostały wysłuchane. I to są właśnie, to jest przykład na to, jak to zrobić, tak? Czyli jak po prostu jest strona internetowa, dajemy uczniom link i oni zupełnie anonimowo mogą to zrobić. Oczywiście drugą, tu wracam do naszej prezentacji. Oczywiście można to zrobić w formie głosowania takiego, że po prostu każdy pisze swój pomysł na kartce, wrzucamy go gdzieś, ale też wiemy właśnie dużo osób mówi, że no a to można coś podejrzeć, czy coś tam, tak dalej, a potem głosowanie, który pomysł jest najlepszy, więc to jakby zostawiam już naprawdę, naprawdę Wam, bo wydaje mi się, że takich narzędzi jest dużo. Niektórzy robili wywiady w szkole, albo wywiady takie w ogóle środowiskowe, albo po prostu skorzystali z metody, jednej z naszych pięciu metod w tym scenariuszu o metodzie CoResolve. Tam pierwsza część tego scenariusza jest poświęcona takiemu narzędziu, które się nazywa Chodzony. On jest bardzo dobre też narzędziem do przeprowadzenia diagnozy w grupie tego, co grupa uważa, że jest jakimś tam problemem. Więc jesteśmy przy kroku drugim, macie grupę, macie mniej więcej harmonogram i wybieraliście temat, tak? Wybraliście temat, ten też chciałam uprzedzić, że to może trochę potrwać, jeżeli chcecie naprawdę jakoś to fajnie zrobić, żeby to był naprawdę taki temat, który gdzieś drga i gdzieś chodzi, więc warto też na to poświęcić czas, a nie po prostu szybko zagłosować. To bardzo, bardzo polecam. To przechodzimy do kroku numer 3. Czyli do wybraniu metody. I tutaj mamy taką sytuację troszkę inną, o tyle, że my proponujemy 5 metod i zachęcam do tego, żeby właśnie zapoznać się z publikacją, zapoznać się z materiałami na stronie, zapoznać się ze scenariuszami i zdecydować, którą metodę się wybrać, ale też tak naprawdę możecie zdecydować sami, że to będzie jakaś inna metoda. My zachęcamy do tych 5, ponieważ je przećwiczyliśmy, znamy, wiemy, jak mogą zadziałać. Wiemy też i szczerze o tym mówimy w publikacji, że niektóre są trudne do zrobienia samemu, że trzeba jakby skorzystać z pomocy osób, które się na tym znają. Mówię na przykład o Teatrze Forum. To jest taka bardzo, taka forma, która ma bardzo przejrzyste punkty, tam się trzeba się naprawdę trzymać tego, jak to przedstawienie będzie wyglądało. I czasem jest tak, że jest trudno, ale ja wiem też, że nauczyciele w Polsce są po prostu niesamowitymi ludźmi, mówię o Was, tak,
którzy są przeszkoleni z bardzo wielu rzeczy, chodzą na treningi, oglądają, warsztatują się, szkolą wszystkiego, więc myślę, że też fajnie jest wybrać coś, w czym się dobrze czujecie, albo właśnie, nie wiem, może będziecie mieli potrzebę poznać coś zupełnie innego, jest jeszcze czas, można się też zapisać i doszkolić z tego. Ale też bardzo, bardzo zachęcam do punktu trzeciego, który bardzo jest mi przykro, że nie mogę tego zapewnić w tej części projektu wszystkim szkołom, które się zgłosiły, żeby właśnie zaprosić na warsztaty trenera zewnętrznego. Czyli żeby skontaktować się z tymi organizacjami, których Wam się podoba metoda i żeby zapytać, czy nie chcieliby przyjechać i takiego warsztatu zrobić. Naprawdę, jak Polska szeroka, w większości wielkich, małych miast są organizacje pozarządowe, które takimi rzeczami się zajmują, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby nie mieć naprawdę wątpliwości, tylko dzwonić, pytać się, jeżeli potrzebne są na to pieniądze. Myślę, że naprawdę dyrekcja wysupła gdzieś je, więc a jak nie, no to może inny, trzeba szukać innych sposobów, ale naprawdę do tego zachęcam, bo to jest bardzo fajna rzecz i to jest, nie ukrywam, też taka rzecz, która no, przynosi najwięcej takiej realnej zmiany, no bo rzeczywiście ktoś z zewnątrz przyjeżdża do grupy, może coś z nimi zrobić. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to zachęcam do skorzystania z wszystkich naszych scenariuszy, które naprawdę są przez tych ekspertów, właśnie trenerów, od tych metod napisane bardzo fajnie, przystępnie, które można samemu przeprowadzić z Waszym doświadczeniem. Myślę, że nie będzie to w ogóle trudne. No i przechodzimy do czwartego kroku naszego działania. Zachęcam do tego, żeby zacząć promować tą akcję, która będzie. Mamy plakat, on będzie dostępny dla wszystkich w formie elektronicznej, będzie można go sobie ściągnąć, wydrukować. On ma taką specjalną, tutaj zrobioną takie okienko, gdzie jest miejsce na to, żeby wpisać, jakim tematem chcecie się zajmować, kiedy będzie Wasza akcja i gdzie się spotykacie, co to będzie. On będzie też miał więcej, tak specjalnie ma jakieś takie puste miejsca, żeby można go było własnoręcznie właśnie gdzieś jeszcze popisać różne rzeczy, które chcecie, żeby o tej akcji ludzie wiedzieli. Czy dwie osoby w szkole mogą mieć jeden temat? Oczywiście, można działać razem albo można działać oddzielnie, zrobić dwie metody. To ja nie wiem, ja ze slajdem to jakaś techniczna sprawa, to ja widzę cały slajd. Wracając do promocji, to pobierzcie plakat ze strony, albo jeżeli macie jakąś trudność, to napiszcie do mnie, ja go wyślę mailem. Wpiszcie wasz temat, datę, powieście w szkole, umieśćcie informacje na stronie, na Facebooku szkoły, zaproście całą szkołę albo klasę, albo jak zaplanujecie i rozpromujcie tą akcję. Coś mi tu ktoś zmienia. To chyba Daria. I kolejny, piąty krok, to jest taki krok, gdzie właśnie macie przeprowadzić akcję, czyli po prostu zróbcie wasze działanie, zróbcie szkolną akcję. To będzie taka szkolna akcja, trudny temat, weź to na warsztat. Czyli taki wasz sposób w waszej szkole, z waszymi uczniami, z waszą grupą, pokazanie tego, że ten temat jest dla was ważny, że chcecie o nim rozmawiać. I tutaj wypisałam różne rzeczy, które mi przyszły do głowy, ale to może być milion innych rzeczy, które możecie wymyślić wspólnie, że mogą to być warsztaty, happening, przedstawienie, projekcja filmu, jakaś akcja informacyjna, piknik i wiele, wiele innych. I to, co jest właśnie ważne i co chyba pierwszy raz to zrobię, ale może to zrobię, że napiszę tutaj, że więcej na ten temat będzie, o, jak to napiszę, to więcej Wam utkwi w pamięci. Mam nadzieję, że 11 października będzie specjalne drugie webinarium naszego projektu, w którym nauczyciele z pierwszej edycji będą właśnie opowiadać o tym, jak u nich wyglądały takie szkolne akcje. Też o godzinie 17. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby pojawić się, ponieważ to będą prezentacje właśnie ich działań, które mogą Was zainspirować, mogą Wam dać jakiś obraz o tym,
o tym, co było fajne w tym projekcie, co może być trudniejsze. Te projekty były bardzo różne, w bardzo różnych szkołach, od małych po bardzo duże, po szkoły, które połączyły siły, szkoły publiczne ze szkołą specjalną, po edukację domową, bardzo różne, nie, edukacji domowej nie będzie, przepraszam, ale po różne szkoły, które naprawdę zrobiły fajne, fajne rzeczy. I też będzie taki czas właśnie, żeby można zadawać nauczycielom z pierwszej edycji, którzy będą prowadzić to webinarium, pytania, jak będzie jego jakieś wątpliwości. Zachęcam, żeby przed tym webinarium też może poczytać więcej o metodach, bo to wtedy da Wam też obraz tego, jak ta praca przebiegała i przede wszystkim, jak wyglądały te metody. No i wygląda na to, że to tyle. Słuchajcie, że to jest ten pierwszy, piąty krok, czyli trochę zadań, ale nie, jeszcze jest szósty krok. Jak mogłam o tym zapomnieć? I szósty krok jest najważniejszy, ponieważ to jest sprawozdanie. Oczywiście, jak zwykle w naszym projekcie, otrzymacie zaświadczenie o udziale w tym, że braliście udział w tym projekcie, że byliście jego liderami, liderkami. Takie zaświadczenie otrzyma każdy, kto do końca listopada, chociaż teraz myślę sobie o tym, że realnie. Nie, 11 października będzie webinarium. Nie robimy 11 października akcji. 11 października jest kolejne webinarium, w którym osoby, które brały udział w pierwszej edycji, będą opowiadać o tym, jak wyglądały ich działania w szkołach. Sprawozdanie będzie do końca listopada, ale teraz sobie myślę, że może być ciężko do końca listopada, więc może przesuniemy ten termin, ale na razie, no właśnie, mało czasu. Tak właśnie sobie pomyślałam, że to będzie naprawdę mało czasu, że pewnie zrobimy go do połowy grudnia, żebyście mieli czas i miały czas na to, żeby go wypełnić i przeprowadzić te działania. Czyli, że działanie rzeczywiście musi się odbyć październik, listopad, a do połowy grudnia, no wiem, mało czasu, wiem, ale po prostu projekt się kończy po prostu w listopadzie, więc jakby no nie ma opcji. Więc tak, zrobimy tak, że do połowy grudnia, ja to wszędzie pozmieniam, zrobimy do połowy grudnia będzie formularz. Tak, formularz będzie wcześniej do wglądu, jeszcze go nie ma, ale będzie. I będę prosiła tam na pewno o to, żeby opisać po prostu działania, które się zadziały, załączyć jakieś zdjęcie z akcji, jeżeli powstał plakat, jeżeli, nie wiem, powstał film, jeżeli zadziały się inne rzeczy, to żeby po prostu się tym podzielić. Jeżeli ktoś właśnie będzie potrzebował więcej czasu, to trzeba do mnie napisać, to jest mój mail. Każdy, kto wyśle do mnie sprawozdanie, otrzyma zaświadczenie. Jeżeli będziecie potrzebować zaświadczenia dla szkoły, wiem, że czasem taka potrzeba istnieje, albo dla uczniów, to także proszę do mnie napisać, takie zaświadczenie otrzymacie. Tak, właśnie, Milena, która będzie za tydzień. Cześć Milena. Milena, która za tydzień, nie za tydzień, ale za 11 października będzie opowiadać też o właśnie swoim projekcie. Nie jest to trudne. Rzeczywiście to sprawozdanie też jest po to, o właśnie, ważna rzecz, to sprawozdanie jest też po to, żebym ja mogła potem umieścić je na stronie i żeby inni mogli je obejrzeć, poczytać te relacje i się zainspirować. Przede wszystkim jakby ja mam takie wrażenie, że często niesamowite rzeczy się dzieją w waszych szkołach. Naprawdę, że to jest w ogóle dla mnie, jak ja o tym słucham, to zawsze mi się zdaje, dlaczego moje dzieci nie są w tej szkole, ale że mało o tym wie, więc to jest taki, to sprawozdanie nie jest karą i nie jest tym, żeby to jakby was jeszcze bardziej gnębić i mieliście więcej pracy, tylko żeby rzeczywiście pochwalić się tym, co dało się zrobić i to co było jakby najfajniejsze w tej akcji, żeby mogli, nie tylko ja mogłabym o tym przeczytać, tylko inni. I tutaj znów zrobię taką fantastyczną rzecz, jak podzielę swój ekran. Mam nadzieję, że to widać. I to jest ta strona, na której właśnie umieszczam relacje ze szkół. Tutaj możecie sobie przejrzeć te relacje. To jest dokładnie 27 szkół, które
jakby sprawozdały się, wysłały do mnie sprawozdanie z zeszłego projektu. Naprawdę niesamowite projekty, niesamowite rezultaty, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby tutaj zajrzeć i się tym inspirować. Wracam do mojej ten. Pani Wiesława pyta, rozumiem, że do listopada mamy wykonać jakieś zadanie, napisać relację? Tak, tak właśnie będzie. Jeżeli pani nie widziała całości, to ja już nie będę od początku powtarzać, ale nasze webinarium jest nagrywane, więc będzie można je obejrzeć. Też tą prezentację wszyscy dostaną w mailu. Ja ją pozmieniam, też pododaję te rzeczy, które były ważne jeszcze, jeżeli chodzi o daty, o inne szczegóły. Bardzo serdecznie zachęcam też właśnie do tego, żeby śledzić stronę internetową. Tam jest bardzo dużo materiałów, ale ja też dodaję różne rzeczy, które się pojawiają. Tam w międzyczasie, czy też właściwie jakiś czas temu, pojawiła się publikacja dotycząca pracy z trudnymi tematami Rady Europy. Takie różne ciekawostki, które się w tych tematach pojawiają, to ja tam zawsze wrzucam. Ostatnio też polecam, żeby klikać tutaj w ten Facebooczek. Mamy naszego Facebooka też trudnotematowego, na którym się dzielę. Ja się dzielę różnymi tematami, które się pojawiają nagle, ale też szkoleniami. Zapraszam na szkolenia, zapraszam do różnych innych rzeczy, które wydaje mi się, że są ważne. Tutaj wklejam ten Facebook do okienka. Ostatnio też rozpoczęłam na Facebooku właśnie taką, co tydzień wklejam relacje z działań z poprzedniej edycji, ponieważ działania naprawdę są niesamowite i nie chcę, żeby one tylko wisiały na naszej stronie, więc też tam o tych relacjach można sobie przeczytać. Na razie były tylko dwie, ale jest zawsze link do strony, więc zachęcam, żeby polubić stronę. Tam też mamy taką możliwość się ze sobą kontaktować, jakby był jakiś problem, albo na przykład jak wy macie jakieś fajne działanie, udało wam się znaleźć jakąś fajną organizację, która coś robi wspólnie, można ją zaprosić, to zachęcam bardzo serdecznie. Dobrze. To ja się nagadałam i teraz taki czas na pytania. Czy coś było niejasne? Czy coś trzeba dojaśnić? Kilka osób pisze teraz. Oj, będzie dużo pytań. Bardzo się cieszę, że kilka osób pisze teraz. Pokazuje mi okienko. Wszystko jasne. Ile szkół bierze udział w tej edycji? W tej edycji nie mamy limitu szkół. Na razie jest szkół 69, ale jeżeli macie znajomych, którzy chcieliby wziąć udział, to zapraszam, bo nabór do 30 września chcę przedłużyć, bo chciałabym, tak naprawdę moim marzeniem byłoby, żeby to było 100 szkół. Fajnie, że jasne. Jak właśnie, jak mówiłam, ja wcześniej nie pisałam tego z premedytacją, nie pisałam tego w mailu, że czy filmy z edukacji filmowej są dostępne i gdzie? Z filmami jest tak, no, że filmy mają różne prawa autorskie i obostrzenia i my nie mamy takiej jakby możliwości, żeby dostarczyć filmy bezpośrednio do Państwa, do Was, tylko możemy polecać różne miejsca, gdzie je można znaleźć. Jest bardzo dużo takich portali, takich miejsc, gdzie są legalnie dostępne i z możliwością wyświetlania publicznego filmy. One są podane w scenariuszu i o edukacji filmowej i w publikacji. A jeżeli ktoś ma problem i poszukuje jakiegoś filmu z jakiegoś tematu, to proszę do mnie napisać i ja skontaktuję z odpowiednią osobą, która na pewno taką osobę, znaczy taki film może znaleźć. Mamy taką osobę w zanadrzu, właśnie z Fundacji Generator. Czy można zaprosić trenera z CEO? Zawsze można zaprosić trenera z CEO, trzeba do mnie napisać. Ja tutaj wrócę do mojego, tutaj jest mój mail. Może go tak jakoś podkreślę.
Tak, właśnie. Oj, taki mam mail i często do mnie piszą: drogi panie Januszu, ale to nie jest pan Janusz. Kiedy powinien zakończyć się pierwszy krok? Ja tutaj daję dużą dowolność. Nie piszę, że to powinno być w tym tygodniu i w tamtym tygodniu, dlatego że wiem, że macie bardzo różne rozkłady zajęć, że niektórzy mają wychowawstwo i będą się widywać z klasą raz w tygodniu. Inni mają, nie wiem, język polski, widzą się codziennie. To naprawdę jest bardzo indywidualna sprawa. Dla mnie ważne jest to, że mamy ten przedział październik, listopad na akcję. Każdy z Was może wyznaczyć sobie, kiedy ta akcja szkolna się będzie odbywała. Też wiem, że macie bardzo różne pewnie kalendarze szkolne i różne imprezy. Można to połączyć nie wiem, z Dniem Tolerancji albo z innymi dniami, świętami, które się pojawiają w międzyczasie, ale to jest naprawdę bardzo duża dowolność. To kiedy kto ma. Mam grupę uczniów ze znakomitymi pomysłami i chętnych do pracy. Oj, to już połowa sukcesu. Bardzo się cieszę, że macie takie grupy. Super. Tak, czy w jednej szkole można realizować wiele tematów? Bo ja tak staram się jeszcze wrócić, tutaj czegoś nie pominęłam. Można realizować w jednej szkole parę tematów. Oczywiście to może być, możecie pobrać parę tych plakatów i wywiesić, że na przykład cały tydzień z trudnym tematem codziennie poruszamy coś innego. Tutaj też jest naprawdę duża, duża wolność. To już właśnie, tu ktoś poleca filmotekę szkolną, polecamy filmotekę szkolną, ale też polecam bardzo serdecznie filmowe lekcje wychowawcze. One są właśnie wymienione w naszej publikacji. Już je Państwu, to znaczy Wam tutaj wkleję. To jest bardzo fajna rzecz, którą właśnie zrobiła Fundacja Generator. To jest taka. O, już to wklejam. Proszę bardzo. O, ale tu jeszcze wklejam takie. Milena była szybsza ode mnie. Jak sobie podzielimy ekran, to może nawet je będzie widać. O, to jest taka strona. Filmowe lekcje wychowawcze. I tutaj macie takiego fajnego, nie wiem, pająko, kółko i tutaj są tematy. Empatia, uzależnienie, przemoc, relacje w grupie, planowanie przyszłości, problemy dojrzewania, choroby, samobójstwa, w kryzysie, niepełnosprawność, prawa człowieka. I jak sobie klikniecie w tą grupę, to tutaj macie, o proszę, filmy i do tego są linki, gdzie te filmy można na wolnych licencjach obejrzeć. Tak nie namawiamy do tego, żeby jednak na nielegalu puszczać te filmy, bo potem mogą być nieprzyjemności, a tu są, proszę, jakby wymienione też różne filmy, które można obejrzeć bez problemu, więc polecam też to narzędzie. O, jestem z powrotem. A ja mam trudnych sportowców i powiedziałam im, że bardzo potrzebuję ich pomysłów na kontrowersyjne tematy. Wierzę w sportowców, wierzę, że na pewno wymyślą coś niesamowitego. Oczywiście, jeżeli pracujecie w parze i jeżeli prowadzicie zajęcia wspólnie, to oczywiście zaświadczenie otrzymają obie osoby, które realizowały projekt. Trzeba tylko to do mnie o tym napisać albo zaznaczyć to w formularzu, że pracowały dwie osoby. I takie zaświadczenie. A tutaj u Marty, z kolei bardzo kłopotliwi mechanicy samochodowi. Wierzę w mechaników. Na pewno zrobią jakiś super projekt o trudnym temacie. Na pewno coś tam wymyślą. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nierówno położony lakier, trudny temat dla mechaników samochodowych. No. Może być, może być. W mojej głowie raczej pojawiają się trudne tematy, bardziej społeczne, ale jestem otwarta, jestem otwarta. No dobrze, jeżeli nie ma żadnych pytań jeszcze, coś tam ktoś jeszcze pisze, to w takim razie spotykamy się. Spotykamy się 11 października.
O 17:00 na kolejnym webinarium, gdzie będzie więcej o samych metodach i o tym, jak może wyglądać realizacja projektu w szkole. Ja się bardzo na nie cieszę, bo to jest też taki moment właśnie, że będziecie mogli naprawdę zobaczyć rezultaty tego projektu, które są naprawdę cudowne, naprawdę. I też tutaj właśnie widzę, że Anna pisze, czy może się do mnie osoba z Krakowa. I też na tym webinarium ja sobie zobaczę do tego czasu, ile nas będzie, bo liczę na to, że jeszcze będzie więcej szkół, które się zgłosi. I też ustalimy sobie jakąś taką wspólną formę kontaktu. Czy to będzie grupa na Facebooku, czy po prostu wspólny mailing. Zrobimy sobie takie głosowanie na to, czy wszyscy się jaką formę wybierzemy. Na razie jesteśmy na takim super, super początku, więc też fajnie było właśnie mieć ojej, człowiek pyta się właśnie Wiesława, czy jest coś z Bydgoszczy. Właśnie takie poczucie, że się możemy jakoś tam poznać i może wspólnie pracować, może właśnie wspólnie zaprosić kogoś do współpracy z jakiejś organizacji, zaprosić trenera, żeby przyjechał. Więc jeżeli nie ma więcej pytań, tylko widzę tutaj się porobił nam tablica ogłoszeń. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że wszyscy zgłosiliście się do projektu, który na pewno będzie wyzwaniem ze względu na czas, ale na pewno będzie super przygodą ze względu na temat, na nowe metody i na możliwości, które naprawdę ten projekt otwiera. Więc bardzo, bardzo dziękuję. I pozdrawiam i do zobaczenia. Też cieszę się, że bardzo żałuję, że ja nie mogę Was zobaczyć, ale ja wyglądam tak. Jak będziecie do mnie pisać, to pamiętajcie, że wyglądam tak, a nie jak Pan Janusz, i że naprawdę ze wszystkim można do mnie pisać i ja odpowiem. Nie wiem jak, ale odpowiem. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia. I czy trener z CEO jest odpłatny? No, trener z CEO jest odpłatny, tak. Tak. Chyba, że przyjdzie w ramach jakiegoś innego projektu. Niestety w tej części trener niestety nie ma na to kasy. O, jeszcze tyle osób pisze. Indywidualnie trzeba się pytać o trenera. Zależy, do czego ten trener ma przyjechać, do jakiej metody, na ile, gdzie, jak daleko. Wszystko jest bardzo skomplikowane. Ale jeżeli macie taką potrzebę, żeby ktoś do Was przyjechał, to zapraszam naprawdę. Piszcie do mnie. Ja jestem po to, żeby właśnie wspierać, żeby pomagać i żeby wszystkie wątpliwości rozwiewać. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Powodzenia w pierwszych działaniach, wspieraniu grupy, wybieraniu metod diagnostycznych i czekajcie na maila z prezentacją ode mnie oraz potem z publikacją. Wszystko będzie szło mailem. To ja dziękuję. Daria, gdzie jesteś? No, do dzieła, do dzieła.